Renata Głowacka, Świat na głowie. Witam. A ze mną Stanisław Słowiński, wybitny skrzypek, kompozytor, aranżer. Staszku, zaczęłam od utworu z twojej solowej płyty, utworu zatytułowanego Soul, utworu, w którym się zakochałam. Ten utwór mnie sobie zapętlił. Soul, Soul to jest muzyka duszy. Tak jest. Nawet jeśli jest to książka. Jest muzyka twojej duszy, to masz bardzo piękną duszę. O, bardzo dziękuję. Mam taką nadzieję. Pewnie się kiedyś tego dowiem. Nie wiem, mam nadzieję. Ale jak to ona wygląda. Natomiast tak, no, jakby ten tytuł tak naprawdę troszeczkę się wpisuje w ogóle w leitmotiv jakiś tam szerszego kontekstu, jeżeli chodzi o moją muzykę. Nie tylko jakby o muzykę, którą gram czy piszę, ale też jeżeli chodzi o w ogóle też muzykę taką, której lubię słuchać generalnie, czyli z którą lubię przebywać. To znaczy taką muzykę, która jakby na tym jest najbardziej sfokusowana, czyli nie na aspekcie technicznym czy formalnym, ale jakby stricte właśnie na tym elemencie emocjonalnym, na elemencie jakiegoś przekazu tej muzyki. Mówię muzyki, bo spotykamy się w kontekście muzycznym, ale oczywiście to samo ma zastosowanie do wszelkich innych dziedzin sztuki, czy malarstwa, czy filmu, które też uwielbiam. Jakby wydaje mi się, że to jest taka jedna rzecz chyba, która jest dokładnie tak samo czytelna, niezależnie od tego, na jakim jesteśmy gruncie. Jest to pięknie sfilmowane. Pamiętasz, gdzie to robiliście? Tak jest. To jest miejscowość Słoszowa, zupełnie niedaleko stąd. Koncept na miejsce wyszedł od chłopaków, którzy realizowali teledysk, czyli od ekipy Mateusza Miszczyńskiego, którzy wyczaili gdzieś tą lokalizację, faktycznie bardzo, bardzo ciekawa. Zresztą też jakby też jeżeli, samo to drzewo, czyli ten główny aktor tego klipu, jest bardzo ciekawe i też można by w sumie przyjąć, że dość metaforyczne, no bo to jest drzewo, które jest od lat już bardzo wielu zupełnie martwe, ale cały czas gdzieś tam jednak tak się przyssało do tej ziemi, że nie chce się rozpaść. Patrząc na ten klip, przywołały mi się ostatnie kadry z filmu Zimna wojna. O. To jest, tam jest taka beznadzieja, że nie ma wyjścia z sytuacji, a jednak jest nadzieja, że miłość pokonuje wszystko. No trochę tak. To nie mam pojęcia, czy Zimna wojna się znalazła na liście referencji, a tutaj filmowych, choć ja tam bardzo, bardzo lubię ten film zdecydowanie. Chociaż mnie osobiście jeszcze chyba bardziej się kojarzy też z niektórymi kadrami z Idy. Tam było też dużo takich podobnych przelotów wizualnie. Jeżeli chodzi o przesłanie, trudno mi troszeczkę powiedzieć, bo o ile jestem jakby zwolennikiem tego, żeby jak klarownie tą treść podawać w muzyce, to gdzieś tam szczególnie w przypadku takich utworów jakby bardziej abstrakcyjnych, jak ten jakby czysto solowych i takich gdzieś tam bardziej spontanicznych, no to myślę, staram się zostawiać tą furtkę otwartą szeroko, ale tak, no gdzieś tam coś w tym jest. Wydaje mi się, że w tej muzyce, w tym utworze też ten wątek, że tak powiem, skontrastowania, no nie, w życiu pewnych sytuacji beznadziejnych z tymi, które właśnie dają tą nadzieję i finalnie dopiero to się składa na to, co przeżywamy i jak tam możemy się kształtować. No to wydaje mi się, że to jest gdzieś tam zakorzenione mocno chyba. Muzyka twoja jest bardzo dojrzała. A ty masz, no tak zapytam wprost, masz trójeczkę z przodu? Nie. Jeszcze nie masz. Nie, jeszcze 15 nie. lat na scenie, więc to połowa twojego życia. Tak jest, właśnie zaraz wybije połowa. No. Tak. Zaczynałeś jako pięciolatek. Jako pięciolatek? Pięciolatek, tak. W muzycznym domu. W muzycznym domu tak jest. Formalizować, potem się oczywiście ta droga gdzieś tam zaczęła standardowo zupełnie przed szkołą podstawową, czyli tam, jak wiadomo, są ten cykl, żeby, przynajmniej nie wiem jak wygląda to teraz, ale wtedy trzeba było już do muzycznej, nawet do pierwszego stopnia jakieś tam egzaminy zdać, więc tam w wieku 6 lat już zacząłem chodzić na zajęcia tak regularnie jakby w systemie tym kształcenia. No tak, i od tego ale czasu. Ale myślisz, że jakbyś rodzicom wtedy powiedział fortepian, to zgodziliby się? Tak, generalnie moi rodzice się godzili na wszelkie dziwne i głupie pomysły najczęściej w moim wydaniu, co uważam za duży plus, dlatego że to jest, znaczy oczywiście to jest droga obarczona dużym ryzykiem, oczywiście, i popełniłem mnóstwo różnych błędów. Natomiast no jakby chyba nie ma innej opcji, żeby gdzieś tam nabrać jakiejś
ogłady w tym podejmowaniu decyzji w życiu, niż próbując. No, muszę zapytać, jakich błędów? Jakich błędów? No, no mnóstwo, no, życiowych, różnych, osobistych, nie wiem, nadwyrężania zdrowia mojego i okolicy. I okej, okay, to znaczy, że miałeś inne pomysły na to, kim chcesz być, oprócz tego, że chcesz być muzykiem. A to oczywiście, tak. No to miałem też inne pomysły na to, czy na przykład się zachowywać w jakiś sposób dojrzały i przyzwoity, bądź właśnie wręcz przeciwnie, jak każdy pewnie w wieku dorastania. Miałem mnóstwo takich pomysłów. Kim chciałem być? Miałem różne, znaczy w sumie to są wszystko rzeczy, które do dzisiaj mnie mocno fascynują. Miałem taki moment, gdzie, i to taki w sumie nawet dłuższy, gdzie na przykład zupełnie gdzieś tam bardziej sztuki wizualne mnie zaczęły interesować i zacząłem dużo szkicować, dużo też czytać o sztuce, oglądać i tak dalej, malarstwa i rysunku, i to był jakiś tam dłuższy też etap. Miałem etap, że w ogóle zupełnie chciałem to rzucić i pójść w kierunku jazdy na nartach, jakiejś bardziej zawodowej. To też, Alberto Tomba. Proszę, Alberto Tomba, tak. Chociaż to muszę przyznać, że to już jest postać niestety, znaczy niestety, no, którą bardziej historycznie. Wtedy to też nie była taka fascynacja na tyle głęboka, żeby się zacząć interesować poważnie historią sportu, nie? Ale była. Nawet miałem jakiś roczny epizod w klubie, na slalomie, na tych nartach, ale finalnie gdzieś tam wróciła muzyka. Rodzice pokazali ci blaski i cienie tego zawodu. Zabierali cię na koncerty, no, obserwowałeś raczej, tak, za kulis, jak to wygląda. Powiedziałbym, że raczej blaski. Nie chcę zabrzmieć niezręcznie, ale jakby może kwestia... Nie chodzi mi o zmęczenie związane z koncertami. Tak, ale muszę przyznać, że nawet mimo jakby, że... Bo faktycznie, to jakby od najmłodszych lat zawsze to się tak przewijało jakby w stopniu jeden na jeden na nas, to znaczy na mnie i moją siostrę, no bo jakby rodzice obydwoje się tym zajmują. Oczywiście w różnym zakresie, ale jakby to jest ich życie całe od A do Z. Więc jakby nigdy nie było takiej sytuacji, że to mogło się dziać gdzieś tam obok, prawda? Jak jest w sytuacji, gdzie na przykład, nie wiem, jedno z rodziców zajmuje się muzyką, jeździ w trasę, a drugi na przykład jest na miejscu, wtedy jest troszeczkę inaczej. No u nas było zawsze to jeden na jeden, czyli jeżeli był dłuższy wyjazd, no to po prostu wsiadaliśmy z rodzicami do busa, jechaliśmy gdzieś tam na przykład do Hiszpanii na 2 tygodnie, zarywając szkołę. No i super, w tym sensie mówię, że to są blaski, no bo wiadomo, że dla takiej osoby w takim młodszym wieku, starszym zresztą też, to jest generalnie super sprawa. Zamiast siedzieć w szkole, jeździć sobie po Europie i tam się pluskać od czasu do czasu w jeziorze czy morzu, więc to jest piękna rzecz. Oczywiście wiadomo, że wszystkie te właśnie elementy zmęczenie, czy ten nieregularny tryb życia, pracy i tak dalej, i jakiś tam rodzaj cały czas, wiadomo, no, patrzenia do przodu w dalszej perspektywie, z zupełnie innym nastawieniem, niż gdy się pracuje gdzieś, nazwijmy to, etatowo. Natomiast też dość szybko jakby zacząłem też zauważać, że to, co niektórym się wydaje w tym zawodzie jednym z takich większych minusów, czyli ten tak zwany brak stabilizacji, nazwijmy to tak brutalnie, jest w zasadzie, jeżeli dobrze się to gdzieś tam sobie poukłada, jakby tak naprawdę on ma zupełnie przeciwny wektor, dlatego że już, znaczy teraz jakby to mi się już potwierdza mniej lub bardziej w moim przypadku od jakichś iluś tam lat, kiedy w ten sposób żyję i funkcjonuję, a już wcześniej zaczynam to zauważyć, że tak naprawdę mnie osobiście bardziej zawsze paraliżował bardziej perspektywa tego, że moje życie jest cało uzależnione od jakiejś sytuacji właśnie takiej etatowej, nie mówiąc o fakcie na przykład limitów rocznych, tam ile mam dni wolnych i kiedy, i że muszę to konsultować z kimś, żeby wtedy pojechać, a nie w innym terminie i tak dalej. Zawsze jakby, oraz też świadomość tego, że taka praca właśnie tak naprawdę daje złudzenie tylko stabilizacji, bo to jest tak naprawdę postawienie wszyscy mówią zawsze, że granie jakby muzyki i jeżdżenie w trasie to jest stawianie wszystkiego na jedną kartę. Ja uważam, że jest totalnie przeciwnie, dlatego że to właśnie postawienie wszystkiego na jedną kartę to jest właśnie zdecydowanie się na jakąś jedną pracę dla kogoś, kto w każdym momencie może tą naszą rzeczywistość po prostu zmienić z dnia na dzień, nie? A inwestując jakby czas, energię w to, żeby się rozwijać, żeby prowadzić własną działalność na wielu różnych polach, bo w muzyce tak to wygląda, to tak naprawdę jest myślenie długoterminowe, wydaje mi się, i też zdecydowanie daje o wiele większy komfort taki psychiczny. Nie? Jak słucham tego, co mówisz, to myślę, że jesteś urodzonym artystą i że urodziłeś się do tego zawodu. Dobrze, że wytrwałeś i te różne takie, bo na pewno miałeś takie chwile zwątpienia. Oj, mnóstwo. Właśnie, myślę, że dobrze się stało, że wytrwałeś, bo któż dostałby Grand Prix 39. Festiwalu Jazz Juniors? Tego nie wiem, ale chcesz sobie przypomnieć? Czy chcę sobie przypomnieć, kto mógłby dostać? No mógłby dostać którykolwiek z zespołów, który wtedy był na tym konkursie, bo... Ale dostałeś to ty ze swoim kwintetem. Tak wyszło. Ja już w naszym programie puszczałam fragmenty z tego koncertu, bo była tu Kasia Pieczko. O, proszę. Obiecuję, że wybiorę inny fragment.
zagraliście twoje utwory? Nie, tak, niemal wyłącznie, z jednym wyjątkiem. W regulaminie wtedy konkursu, wydaje mi się, że nawet nadal chyba to tam jest w regulaminie, choć nie jestem pewien, był wtedy taki zapis, że trzeba wykonać jeden utwór polskiego kompozytora. A jako, że też jakby chcieliśmy podejść może trochę bardziej niestandardowo i kreatywnie do tego punktu w regulaminie, no to zdecydowaliśmy się nie pójść jakby za ciosem takim najbardziej przychodzącym w pierwszym momencie do głowy, czyli na wyborze, nie wiem, utworu jakiegoś Komedy, czy Trzaskowskiego, czy kogoś jakby z takiego kanonu. Natomiast wybraliśmy utwór Karola Szymanowskiego, jednego swoją drogą z moich ulubionych kompozytorów w ogóle, nie rozgraniczając zupełnie stylistyk, czy mówimy o klasyce, czy jazzie, po prostu, jakby uwielbiam tą muzykę. I przygotowaliśmy jego utwór, jakby opracowanie jego utworu, jednej z części Mitów, Źródła Aretuzy. No i też było to bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że przygotowując ten utwór, jakby podeszliśmy do tego zupełnie jakby otwarcie. To nie było tak, jak często bywa, że jakby przygotowałem aranżację tego numeru, tylko zaczęliśmy sobie wspólnie nad nim pracować, mając po prostu przed jakby materiał, tak powiem, źródłowy, oryginalny zapis na skrzypce z fortepianem tego utworu. I bardzo szybko się okazało, że w zasadzie tam absolutnie nie ma czego szukać, bo tam wszystko jest. To znaczy ten utwór zagrany tylko po prostu w rozszerzonym składzie, z sekcją i tak dalej, wedle tego, co tam jest zapisane, jest tak nowoczesny i tak ma w ogóle ciekawe i szerokie, progresywne myślenie o harmonii, że w ogóle nie było absolutnie sensu nic tam ani dodawać, ani zmieniać, bo on po prostu sam w sobie był naprawdę bardzo nowatorski i absolutnie nic się nie zestarzał, więc jakby, no, bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Wtedy wszyscy podkreślali, że te twoje kompozycje, że nie grałeś tylko na siebie, że tak skomponowałeś i tak zaaranżowałeś te utwory, że każdy z muzyków, który grał z tobą, mógł się pokazać. No tak, wiesz, faktycznie jeszcze przypomniało mi się, że chyba to z Koncertu Laboratów jest akurat nagranie, utwór 8000, ale przypomniało mi się, bo o tym mówiłaś, o tej przestrzeni, że faktycznie potem spojrzałem na nagranie, że ten utwór graliśmy chyba 15 minut. Oczywiście to było spowodowane jakąś tam euforią po tym werdykcie, więc każdy był uniesiony tymi emocjami i długo graliśmy. Czyli jak to w jazzie improwizował. Tak, oczywiście. Radość, szczęście. Ból, cierpienie, pot, łzy, wszystko. Co ci dała ta wygrana? No, bardzo dużo. To jakby to w ogóle był niesamowicie szczęśliwy splot wypadków, bo też mnóstwo, znaczy, bo festiwal i konkurs The Juniors generalnie jest imprezą, która myślę, że bardzo szeroki i taki poukładany i naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób jest sformatowana jako konkurs, jako festiwal, dlatego że jest mnóstwo wydarzeń na świecie czy w Polsce, chociaż w Polsce wydaje mi się, że na szczęście większość jest robionych bardzo fajnie, ale jest dużo wydarzeń takich, przynajmniej z takimi się spotkałem często, gdzie jakby są spełnione pewne warunki budżetowe i koncepcyjne i tak dalej, natomiast brakuje pewnego przedłużenia tej idei, to znaczy często to wygląda tak, że jakby konkurs, jego finał, werdykt, to jest jakby zamknięcie dla uczestników jakiegoś etapu. W przypadku Jazz Juniors wiem ze swojego doświadczenia i też wiem jakby obserwując inne zespoły, innych artystów, którzy tam się przewijają przez lata, no bo to jest duża ilość, że to raczej funkcjonuje jako pewnie taki katalizator energii i każdy biorąc udział tak naprawdę raczej ma możliwość zacząć jakiś nowy rozdział. Czy wygrywa pierwszą nagrodę Grand Prix, drugą, czy tylko dochodzi do finału, co w każdym razie będąc tam, uczestnicząc w tym wydarzeniu, ma możliwość nawiązania bardzo dużej ilości Posypały się propozycje? Znaczy, posypały się tam. Wtedy to było sformułowane w ten sposób, że te propozycje były właśnie stanowiły nagrodę między innymi konkursu. I to jest coś naprawdę bardzo, bardzo cennego, dlatego że tak, z jednej strony wiadomo, że będąc na takim konkursie, ci ludzie tam są, można ich poznać, można podejść, wiadomo. Tylko chodzi o to, że nie każdy ma taką umiejętność, a już na pewno nie każdy ma taką umiejętność na początku gdzieś tam drogi, a raczej takie zespoły biorą udział w konkursach, nie? Jak na przykład my. I miałeś taką umiejętność, masz, bo chcę porozmawiać o następnym konkursie. O następnym konkursie. Pierwszym międzynarodowym. A to nawet, no nas to tak, następny chociaż chronologicznie nawet wcześniejszy. Jeszcze większe początki w moim wydaniu. Tylko w konkursie, w pierwszym międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Zbigniewa Seiferta dostałeś nagrodę publiczności. Tak. Czy to jest dla ciebie największa nagroda, czy masz taki lekki niedosyt? Nie mam absolutnie żadnego niedosytu, dlatego że ten konkurs, szczególnie tamta edycja, znaczy mówię szczególnie, nie dlatego, żeby inne były mniej różnorodne, ale w tamtej jakby uczestniczyłem, więc wiem to dokładnie, że ta edycja była naprawdę bardzo, bardzo różnorodna. To znaczy
i w ogóle skład jury i uczestnicy. Jakby to tam się przewijało mnóstwo różnych koncepcji na muzykę, na wykorzystanie skrzypiec w tej muzyce. Bardzo, bardzo szerokie pole, co mi osobiście bardzo odpowiadało, bo to jest coś, czego też w muzyce szukam, czym się zajmuję, co mnie interesuje po prostu. Jakby ja nie jestem absolutnie, że tak powiem, jakimś fanem idiomu żadnego, czy jazzu, czy klasyki. Jakby to nie jest jakby mój punkt zaczepienia, idiom jako taki, czy forma. Więc to było super. I w związku z tym jakby nie miałem też, no nie mam żadnego niedosytu też, choćby ze względu na to, że w ogóle pojechałem tam na ten konkurs zupełnie jakby po prostu otwarty, dlatego że to był dla mnie absolutnie zupełnie totalny początek. Tam byłem najmłodszym z uczestników tego konkursu. Myślę, że no, absolutnie to, że tam się znalazłem, było już dla mnie super szansą dużą. To, że dostałem tą nagrodę publiczności kolejną. A to faktycznie były zupełne początki. Ja na przykład wybierając materiał do zgłoszenia, to w zasadzie to trudno nazwać to wyborem, bo ja wysłałem niemalże wszystko, co w ogóle miałem nagrane w swoim życiu, jeżeli chodzi o taką muzykę. To były aż takie początki, nie? Także zupełnie taka akcja spontaniczna, no ale bardzo dobrze się potoczyła. A pamiętasz, znaczy pamiętać nie możesz, może znasz taką sytuację z 1980 roku, jak Marta Argerich wyjechała z Warszawy, była członkiem jury w konkursie chopinowskim, jak Iwo Pogorelicz nie dostał się do finału? To mówię o tym, że czasem jury wydaje bardzo dziwne werdykty. A o to chodzi. Dlatego cię pytałam, czy nie masz żalu. Nie mam, dlatego że to, znaczy daję sobie z tego sprawę i to gdzieś tam trzeba o tym zawsze myśleć, udając się na jakikolwiek konkurs, szczególnie no, muzyczny, załóżmy może bardziej niż sportowy, chociaż i w sportowym często tak jest, nie? Na przykład był ten wielki finał kiedyś, kiedy Polak walczył, jak się nazywał ten pan, Pietrzykowski, z Muhammadem Ali w finale olimpiady. I cóż, i to zdania do dzisiaj są bardzo, wydawałoby się, że to sport, że powinno to być bardziej obiektywne, a jakby no, jest wiele ludzi, którzy uważają, że on został bardzo pokrzywdzony tym werdyktem. A przełożenie tego werdyktu okazało się, no w ogóle trudno tą skalę ubrać w ramy, nie? Co oprócz umiejętności, ogromnych umiejętności grania, musi mieć uczestnik takiego konkursu? Ja myślę, że on nie musi mieć ogromnych uczestnik umiejętności grania. W ogóle tak uważam, że to nie jest warunek. To na pewno ułatwia, ale... Co ty mówisz? Totalnie. Poziom kształcenia myślę, że może powiedzieć nawet, że wiem. Poziom kształcenia, jeżeli chodzi o aspekt techniczny w Polsce, w Europie oczywiście też, ale jakby nasze podwórko znam lepiej. Poziom taki techniczny jest bardzo wysoki i to nie mam wątpliwości, że tak naprawdę ktokolwiek w jakimś tam wieku, idąc tym trybem pierwszy, drugi stopień akademia, te umiejętności ma praktycznie każdy. To nie ma dwóch zdań. Zresztą to potwierdza sytuacja, jakby patrząc na drogi różnych muzyków, czy chodzi o klasyczną drogę, czy jazz, jeżeli chodzi o edukację. Ludzie jakby po polskich szkołach dostają się tak naprawdę bez najmniejszych problemów na bardzo renomowane uczelnie i często wręcz jakby zderzają się z tym, że poziom na wielu płaszczyznach tak naprawdę jakby jest nawet troszeczkę niższy, nie? A możliwości, które te uczelnie dają, o wiele wyższe. Bo ten poziom u nas jest naprawdę bardzo wyśrubowany. Mi się wydaje, że biorąc udział w takim konkursie, żeby się do niego dostać i coś tam wywalczyć, przede wszystkim tak naprawdę no, trzeba raczej skupić się na odszukaniu jakiegoś jakby własnego miejsca w tej muzyce, bo to oczywiście brzmi bardzo ogólnie i wręcz trywialnie, ale niestety wydaje mi się, że taka jest prawda, bo naprawdę już wszystko, jak mówiąc brzydko, wszystko zostało zagrane. Nie? Znaczy to brzmi okropnie, bo nic nie zostało zagrane, tak uważam. Natomiast fakt jest taki, że jakby myśląc tylko pod kątem takim technicznym czy formalnym, to naprawdę nie ma możliwości ani sensu tym kogoś zaskakiwać, bo jakby po co? Ani nie ma możliwości, ani potrzeby, czy sensu zaskakiwać kogoś tym, jak bardzo dobrze się idzie w kierunku jakiegoś tam mistrza, nie? Jak bardzo się świetnie pozna język Seiferta, albo Coltrane'a, albo Milesa Davisa, bo w ogóle po co? Bo to nie dlatego ich uwielbiamy, że oni z kolei szli za kimś, tylko oni właśnie szli swoją ścieżką. I to jest coś, co można zaobserwować nie tylko w jazzie, ale w przeróżnych innych gatunkach muzyki, czy w klasyce, czy w rocku, metalu. Na przykład w metalu jest jeszcze bardziej to wyeksponowane, są solówki, często oparte na bardzo prostych rzeczach. To są kilka długich dźwięków albo bardzo szybkie granie w kółko jednej skali. Tylko to w ogóle nie jest żaden problem, bo te solówki są zbudowane na emocjach. Są zbudowane z dbałością o brzmienie, są zbudowane z dbałością o to, jak są umiejscowione w utworze. To jest przemyślane, jakby jest na to koncept, jest w tym jakiś przekaz, nie? I wydaje mi się, że w jazzie jest dokładnie to samo. To znaczy nic nie da wyuczenie wszystkich skalek, nic nie da świadomość harmoniczna, jeżeli się gra o niczym. I warto było tak pytać i pytać o ten konkurs. Bo powiedziałeś coś,
co po prostu nic dodać, nic ująć. Ja tu daję kropeczkę, a teraz przypomnisz sobie, jak grałeś? Z przyjemnością. Jak siebie znajdujesz po latach? Po latach? Bardzo się zmieniłeś, jeśli chodzi o granie? Tak. O granie na pewno się bardzo zmieniłem. Mam nadzieję taką przynajmniej. Znaczy na pewno po prostu widzę pewne rzeczy teraz, których rzecz jasna nie widziałem te kilka lat temu na bieżąco, ale to bardzo dobrze, bo to jest jakiś tam syndrom rozwoju, mam nadzieję przynajmniej i tak się wydaje. Ale pewne rzeczy w zasadzie mógłbym powiedzieć, że właśnie trochę w przeciwną stronę zatoczyły koło, to znaczy zrobiłem jakieś odejścia, a teraz wracam. Na przykład takie, jeżeli chodzi o klasykę, bo ja przerwałem po dwóch latach studia na Akademii Muzycznej właśnie na Wydziale Klasycznym. Absolutnie nie z pobudek żadnych buntowniczych czy jakby tego typu. Totalnie nie, bardzo jestem zadowolony z tego czasu i z tych studiów pod względem instrumentalnym. Oczywiście. No, natomiast przerwając te studia, a później się zupełnie poświęciłem właśnie pisaniu swojej muzyki, graniu takiej muzyki, szukaniu gdzieś tego miejsca dla siebie. I oczywiście nastąpił taki okres euforii z tego powodu, że otworzyły się jakieś nowe przestrzenie, że wszystko zależy ode mnie i tak dalej. Wiadomo, to zupełnie jakby inny jakiś tam etap. No właśnie, i przestałem na jakiś czas grać klasykę praktycznie zupełnie. No i dopiero właśnie po tym czasie zacząłem odczuwać, ile jak zaczynałem się bawić w tego typu muzykę, ile jednak z tego grania klasyki gdzieś tam w palcach miałem wcześniej. No i w związku z tym jakby po czasie, potem teraz na przykład znowu zaczynam wracać do tej klasyki bardziej, bo to jest wydaje mi się jakby jedyna droga, to znaczy jednak szukanie, jeżeli chodzi o rozwijanie się gdzieś tam na bardzo wielu płaszczyznach, bo... Czyli ta droga, którą idziesz, to jest twoja wymarzona droga. Teraz już tak teraz powiedzieć. Jest, no, tak? No tak, w zasadzie tak, znaczy w zasadzie ona jest wymarzona od dawna, no trudno. Trudno mi powiedzieć inaczej, jakby no... No dobrze, to jak ci się współpracuje z rodzicami? Nagrałeś z mamą płytę? Tak, i to nie jedną, nawet kilka płyt nagraliśmy. Dobrze, oczywiście to jest obarczone ryzykiem emocjonalności, że tak to ujmę delikatnie. Tym bardziej, że zarówno ja, jak i moi rodzice jesteśmy właśnie ludźmi bardzo emocjonalnymi, ale staramy się jakoś nad sobą panować. Ale zupełnie... krytykują cię? Czy no my się nawzajem krytykujemy ciągle, no, ale to jest wszystko w ramach jakiejś konstruktywnej pracy wspólnej. Czy tak naprawdę właśnie to się potoczyło bardzo naturalnie. To znaczy my jakby zaczęliśmy robić coś razem dopiero w takim momencie, kiedy jakby
no nie wiem, jakoś poczuliśmy po prostu razem, że gdzieś tam mamy taką chęć, mamy taką przestrzeń i że to jakoś tak się samo układa naturalnie. Jakby nie było nigdy też takich sytuacji, że nie wiem, oni mi tam celowo gdzieś wyciągali, żeby właśnie tak jakby sprowokować tą sytuację, albo że ja się z kolei chciałem gdzieś doklejać do nich, żeby coś sobie pograć. Absolutnie nie. Tym bardziej, że no właśnie, tak jak mówiłem na początku, gdzieś tam początek tego mojego regularnego grania, to jest, jak miałem to gdzieś 15 lat, to wiadomo jaki to jest wiek, raczej nie taki, gdzie się ciągnie do rodziców, nie? Musiał jakiś czas upłynąć, żebyśmy się... A Kukurba Słowiński to pomysł rodziców? Twój? Nie, Kukurby? Nie, to jest nasz pomysł wspólny z Tomkiem. My się poznaliśmy oczywiście dzięki rodzicom, no bo jakby oni się znają od lat. I pierwszy raz też na scenie się spotkaliśmy faktycznie z powodu wspólnego projektu, aczkolwiek to też był projekt już wspólny, który z rodzicami robiliśmy, projekt Archipelag, i tam w związku z takim większym wydarzeniem właśnie Tomek był zaproszony jakby gościnnie do innego utworu, jako jeden z gości, no ale to już było tam ile lat temu, no, prawie 10, a mniej więcej tak gdzieś z 2 lata temu po prostu jakoś, nie pamiętam nawet przy jakiej okazji, ale jakoś się zgadaliśmy z Tomkiem, że właśnie powstał taki pomysł, żeby coś razem zrobić, no i dojrzało sobie spokojnie, po prostu, no i fajnie, i udało się akurat, taki był splot wypadków, bo to też zresztą nawet nie było gdzieś wcześniej zaplanowane, że graliśmy właśnie na festiwal Etno Kraków Rozstaje, jakby pierwszy koncert, w zasadzie on nas też trochę zaskoczył, bo to wpadło dość w ostatniej chwili, ale był takim motywatorem do tego, żeby faktycznie to, o czym sobie tam gdzieś gadaliśmy, myśleliśmy, żeby to spiąć w całość, żeby nabrało kształtu. I, no i od tego czasu rozwijamy. No, mieliśmy jakby tak naprawdę wszystko już było podprowadzone pod nagranie płyty i trasę koncertową w tym roku, no ale z wiadomych przyczyn to się nagranie musiało być przełożone, koncerty się tylko w części tam odbyły, no, ale myślę, że spokojnie zaraz to. Żeby zachęcić do słuchania, do czekania na płytę, Etno Kraków Rozstaje. Czekamy na płytę. To teraz trochę o komponowaniu. Gdzie komponujesz? Czy ty musisz mieć odpowiednie pomieszczenie, odpowiedni czas, musisz napić się kawy, herbaty, musisz się wprowadzić w nastrój, czy nie? Chciałbym i dążę do tego, natomiast no nie jest to jeszcze możliwe z racji na to, że po prostu gdzieś tam wciąż jednak, nawet teraz paradoksalnie w tych dziwnych czasach bardzo, które mieliśmy w tym roku, jestem jakby w rozkroku, dzielę ten czas pomiędzy komponowanie a granie koncertów.
w jakiejś tam większej ilości, więc jakby no nie ma takiej możliwości fizycznie, po prostu często muszę nad tymi komputerami pracować właśnie albo gdzieś w trakcie wyjazdów, czy w jakichś okienkach, które się tworzą. Jakby no rzadko mam możliwość tak wygospodarować taki czas po prostu na dłuższą metę, nie, który jest temu dedykowany. Natomiast no dążę do tego i staram się raczej też dbać o te warunki pracy, bo to jest to jakby... Robiąc dużo różnych rzeczy, bardzo też widzę, jaka to jest też pułapka, nie? To znaczy, no, zaliczyłem oczywiście, jak każdy pewnie w tym zawodzie, mnóstwo takich sytuacji, jakichś sesji do 5 nad ranem, miksowania przez 5 dni tylko z przerwą na szybkie drzemki i tak dalej, płyt i takich różnych sytuacji, czy jeżdżenie właśnie na trasy, które polegają na tym, że nie jest założony czas na przykład w hotelu na sen, tylko raczej taki bardziej na prysznic, nie? No i to jest wszystko fajne, ma swój urok oczywiście. Natomiast no to jest na dłuższą metę też trochę droga donikąd, w sensie trzeba jakoś dbać o tą higienę pracy, bo to po prostu się wszystko odbija później na zdrowiu i też na tej muzyce. A ty jesteś z tych kompozytorów, którzy siedzą w restauracji i nagle biorą serweteczkę i zapisują? Jestem z tych kompozytorów, którzy biorą wózek z dzieckiem, komputer i słuchawki i siedzą 3 godziny, dopóki się nie obudzi i piszą wtedy partytury. No. Jakby w związku właśnie z tym, że tak jak mówię... No, znaczy nie szukasz wymówek. Jak jest dziecko, to się komponuje z dzieckiem. No tak. No, oczywiście, no nie, no, po prostu jakby na samej płaszczyźnie zawodowej mam na tyle jakby różne te sytuacje, że muszę jakby po prostu się pogodzić z dzieleniem pewnych rzeczy, a już jakby włączając to też jakieś życie też osobiste. Łatwiej komponuje się na zamówienie? Czy łatwiej komponuje ci się twoje rzeczy? Obie te sytuacje mają swoje plusy i minusy, obie bardzo lubię i dla mnie najbardziej komfortowa jest sytuacja taka, kiedy jakby wymieniają się te dwie sytuacje, dlatego że oczywiście komponowanie dla siebie, że tak powiem pod własne zamówienie, jest najbardziej komfortowe w tym sensie, że jakby jesteśmy swoim jedynym recenzentem, po prostu coś przygotowujemy i to tak brzmi, to tak wygląda i kropka. I to jest oczywiście bardzo wygodne, pisząc pod czyjeś zamówienie. Oczywiście jest zupełnie inaczej, bo musimy to non-stop konsultować. Często są sytuacje, kiedy na przykład ja już wiem, że to brzmi tak, jak właśnie chcę, a na przykład muszę to zmienić, no bo jednak to jest czyjeś zamówienie, nie? Więc oczywiście to jest pewien dyskomfort, natomiast łączenie tych dwóch sytuacji bardzo daje dużą świeżość, to znaczy jakby nie ma możliwości utknąć w jakimś systemie pracy za bardzo i stracić też pewien dystans i jednocześnie też stracić jakby radość z takiej sytuacji, nie? Bo mnie zawsze najbardziej pisanie swoich rzeczy zupełnie pod swoje dyktando cieszy mnie zawsze najbardziej po tym, jak na przykład napiszę jakiś większy projekt, gdzie piszę stricte dla kogoś i właśnie muszę bardziej się trzymać pewnych ram i wtedy bardziej też czuję ten oddech później. A czy taki utwór jak Soul mógłby powstać, gdyby to nie był utwór dla ciebie? Gdyby ta dusza nie grała dla ciebie właśnie? Ten utwór Soul powstał też w taki sposób synkretyczny, jak wszystko, co robię, że tam jest jakby w tym wypadku w ogóle jeszcze bardzo, bardzo, bardzo czytelny, że tak powiem, twist i nawiązanie, wręcz taki mini cytat z utworu kultowego wręcz, o którym nie będę przetaczał, bo myślę, że każdy sobie go wysłyszy. Ten utwór faktycznie, on jest taki... Ponieważ ten format solowy jest pod pewnymi względami, można by powiedzieć, najprostszy. Znaczy nie jest najłatwiejszy, ale jest prosty w sensie konstrukcji, nie? I w sensie jakby transmisji jakichś zamierzeń na dźwięki oczywiście. To faktycznie w graniu solowym jest najwięcej przestrzeni do tego, żeby faktycznie gdzieś tam się wsłuchać w siebie i faktycznie zrobić tą przestrzeń. A przestrzeń u siebie na swoim warsztacie pracy zrobiłeś również Chopinowi. Właściwie można by powiedzieć, że Chopin jest wiecznie żywy. Wielu artystów się zabiera za Chopina. Tak. Ale zanim powiesz, co z nim zrobiłeś, to ja cię zapytam, bo są przeciwnicy stylizacji. Są ludzie, którzy uważają, że Chopin święta rzecz. Jeśli grać Chopina, to tylko na fortepianie i tak jak on to skomponował. Trudno mi się odnieść troszeczkę, dlatego że jest to tak dalekie od mojego postrzegania rzeczywistości, że nie znajduję mostu, żeby tam się udać. Znaczy... po pierwsze, jakby tutaj w naszym przypadku nie było żadnej stylizacji, jakby, bo to ani nie jest projekt, w którym wzięliśmy tematy i po prostu zapisaliśmy im odwrotną harmonię i gramy z sekcją na jazzową, robiąc jakiś taki lekki jazzowy pastisz po prostu muzyki klasycznej, czego nie znoszę. Zresztą w dwie strony nie znoszę tak samo przyklejania sztucznie do muzyki klasycznej jazzowych elementów, jak do jazzu sztucznie przyklejania do muzyki klasycznej, bo to jest w ogóle bez sensu. Tutaj jakby było zupełnie inne zamierzenie, o którym chętnie zaraz ci powiem. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście do tego, czy wolno, czy nie wolno, co robić z Chopinem,
to myślę, że Chopin mógłby powiedzieć. Natomiast jak wiemy... No nie obroni się. No właśnie, a próbował, bo na przykład z tego, co mi wiadomo, to cykl pieśni, które teraz tak strasznie ludzie hołubią i śpiewają z tym fortepianem... On powinien spalić. Znaczy tak kazał, nie? Ale był ktoś mądrzejszy od niego, kto powiedział, że nie, że trzeba to właśnie pielęgnować, to dziedzictwo. Więc jeżeli te same osoby później mówią, że nie wolno wziąć tematu Chopina i na przykład zorkiestrować go, bo to jest ten, to jak można się w ogóle odnosić do tej koncepcji? Pomijając fakt, że faktycznie jakby, no, że tak powiem, zgadzam się z mistrzem co do tych pieśni i tego pomysłu. Jakby. Hefi Wiśniowski, który tu był u mnie, flecista, tak, znakomity zresztą, powiedział, że on odarł Chopina z liryzmu. Jaki jest twój Chopin? To ja raczej wręcz bardziej się gdzieś tam utopiłem w tym liryzmie, bo to jest no, to, co jakby, z czym się najbardziej identyfikuję. Ale absolutnie nie mówię, że w związku z tym podejście Hefiego jest w jakimś stopniu, jakby uważam za złe. Totalnie tak nie, mu wtedy prostu zagrało. No właśnie, i o to chodzi. I to totalnie jakby ja tak to widzę. W sensie ja tak sam generalnie mi się wydaje, że takie asekuranckie podejście do muzyki klasycznej wynika z jakiejś tam, wydaje mi się, jakby braku poukładania sobie pewnych rzeczy osobiście i z jakimś, to jest, ja to odbieram jako jakieś rekompensowanie braku pewności siebie na innych polach, ponieważ z muzyką jest generalnie tak i wszyscy to wiedzą, jakby słuchając największych wykonań, jeżeli chodzi o klasykę, na przykład, no przytoczę skrzypków, bo akurat ich jakby znam lepiej niż pianistów, chociaż też jest kilku, których uwielbiam, no słuchając właśnie wykonań na przykład Iwrego Gitlisa, czy Natana Milsteina, czy Jascha Heifetza, tych wszystkich największych, topowych, Ansofi Mutter, kogokolwiek by tu nie wymieniać, oni wszyscy grają te same utwory w zupełnie inny sposób. W zupełnie. Ale to nie tak trochę, tylko w zupełnie. Po prostu ten sam utwór tego samego Bacha, Gitlis gra po prostu dokładnie tam, a Heifetz gra tam. Nie? I ludzie cenią te wykonania. Ale nie zdecydowaliby się na taką oryginalność. Dlaczego? No nie wiadomo. Znaczy, wiadomo troszeczkę. Wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia tego jakiegoś zbudowania takiego sztucznego dystansu, że pewne założenia, czy pewną spontaniczność, czy decyzyjność można sobie nadać dopiero na jakimś tam etapie kariery. Jak się ma te 60 lat, profesurę, nie wiem, brzuch większy lub mniejszy, wąs i siwe włosy, to wtedy to owszem. Znaczy, wydaje mi się, że niby wtedy ci uwierzą. Tak, że wtedy można się tak, ale moim zdaniem to jest bzdura, bo właśnie nie dlatego słuchamy tych wykonań, że ci ludzie grają asekurancko, tylko dokładnie na odwrót. Jak Gitlis gra niektóre utwory, to tam po prostu można wręcz w ogóle on jakby gra przez kreskę taktową, zagina te zapisane rytmy przez kompozytorów, robi przeróżne rzeczy. I wspaniale, bo tak właśnie to słyszy. Tak jak mówiłeś, no Hefi usłyszał właśnie Chopina w ten sposób i bardzo dobrze. To z jakiego powodu miałby grać na odwrót? No w ogóle bez sensu. W naszym przypadku to po prostu jakby jest gdzieś tam bardziej przedłużenie, bo też jakby selekcja tych utworów była taka, że one bardziej, przynajmniej na mój gust, jakby robiły pole na to, żeby wyeksponować ich fakturę i ich przekaz, niż iść gdzieś tam pod prąd. I jakby w tą stronę poszliśmy. I to też bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo się cieszę na to, no bo to jest projekt też, do którego zostałem właśnie, jakby nie jest to projekt, który ja postawiłem na nogi sam. To jest projekt, który powstał dzięki pracy Fundacji Plato i projektu Jazz po Polsku. I bardzo się cieszę na tą współpracę. Już w tym roku będą te materiały też dostępne w sieci wszystkie. Także też ciekawe doświadczenie bardzo. I robimy teraz przerwę na muzykę. Posłuchamy ballady, kolejnego utworu z twojej płyty solowej.
Czy ty wolisz koncerty solo? Wtedy, kiedy wszystkie oczy patrzą na ciebie? Wtedy, kiedy wszystko zależy od ciebie? Oj, trudno mi powiedzieć. Na pewno wolę nie grać tylko koncertów solo, ani tylko koncertów z dużymi obsadami, bo to jakby one mają zupełnie inny rodzaj jakiejś tam eksploatacji i obciążenia i zupełnie też inne oczywiście dają możliwości, w inaczej sposób są inspirujące, ale jakby grając dużą ilość jednego formatu zawsze gdzieś tam jakoś to się mi na mnie odbija. Na przykład pamiętam, że kilka lat temu grałem taką traskę właśnie w związku z solowym wydawnictwem, wtedy takim krótkim EP, to po którymś koncercie solowym takim z rzędu, gdzie one były faktycznie jeden za drugim, po prostu poczułem faktycznie, że gdzieś tam ta inwencja, pokłady jej, które akurat miałem zgromadzone, że po prostu zaczynają być już wypłukane. I no... Takiego uczucia na przykład w zasadzie nie odczuwam, jakby grając dużo koncertów na przykład z kwintetem, septetem czy z większymi obsadami, bo to jest jakby zupełnie inna sytuacja. Wtedy każdy jakby wnosi ten ładunek jakiś swoich... No właśnie i wtedy takie tornado emocjonalne i to musisz też nad tym zapanować. No tak i to jest właśnie dlatego mówię, to jest zupełnie jakby inny rodzaj zaangażowania w taki koncert. I ja najbardziej właśnie lubię jak to się miesza, bo no właśnie można też bardziej docenić pewne sytuacje, nie? Powiedziałeś, że skończyłeś edukację klasyczną. Czytałam twoje bio i tam jest napisane, że grasz muzykę improwizowaną i jazzową. Czyli nie ma znaku równa się pomiędzy muzyką improwizowaną i jazzową. Na czym różnica polega? Ja w zasadzie bardziej używam tego określenia muzyka improwizowana właśnie, żeby gdzieś rozszerzyć kontekst, niż wydzielić pewne sfery, bo wiadomo, że jakby toczą się dyskusje, szczególnie w tak zwanym środowisku na temat tego, co to słowo jazz teraz oznacza. Też nie jest, jakby specjalnie nie uczestniczę w tym procesie klasyfikacji, bo też mnie to nie bardzo interesuje. A muzyka improwizowana jest określeniem, które funkcjonuje od jakichś tam kilku lat po prostu gdzieś tam i jest bardziej uniwersalne zdecydowanie. Ja też uważam, że też jest to bardziej jakby uczciwe nazwać to, co robię, muzyką improwizowaną, dlatego że faktycznie to jest muzyka, w której jest mnóstwo miejsca na improwizację i na spontaniczność i tak dalej. I ona niekoniecznie zawsze wpisuje się gdzieś tam w ten idiom jazzu. Tym bardziej, że tak jak mówię, to jest bardzo sporne, co jest jazzem, co nie jest jazzem, to wręcz jest już anegdotyczne w tym momencie. Tak bardzo ludzie się o to potrafią spierać. Ja jakby chcę też troszeczkę jakby po prostu, no się tym nie zajmować, dlatego jakby oczywiście jakby jazz jest muzyką, która mnie niesamowicie inspiruje. Uwielbiam słuchać nagrań jazzowych, grać jazz też. Natomiast jakby no nie chcę używać tej klasyfikacji, bo myślę troszkę jakby... Ale nie obrażasz się, jak ktoś powie Stanisław Słowiński, skrzypek jazzowy. Nie no dlaczego, to jest wręcz dla mnie wyróżnienie, bo to jakby cieszę się zawsze, jeżeli ktoś tak uważa. Tak samo jak nie mam żadnego problemu z tym, jeżeli ktoś nazywał tą muzykę, którą gram, że to nie jest jazz. Znaczy chyba, że robi to intencjonalnie, z czym też się spotkałem jakby właśnie z intencją jakby taką, żeby coś umniejszyć tej muzyce jakby właśnie poprzez kontekst jakiś, nie wiem, to też się oczywiście zdarza. Natomiast jakby, no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, nie, że jakby ja nie podejmuję się do końca klasyfikacji, jeżeli ktoś słyszy w tym, co robię, w tym czy innym projekcie więcej jazzu i dla niego jest to jazz, to wspaniale, jeżeli dla niego to jest właśnie szerzej muzyka improwizowana, jak najbardziej, jeżeli to jest dla niego w jakiś sposób muzyka neoklasycyzująca, też dobrze. Jakby. Miałeś kilkunastu nauczycieli. Powiedz mi, który najbardziej został w twoich skrzypcach? Żaden pojedynczy, dlatego że każda osoba, którą gdzieś tam właśnie na tej ścieżce edukacji spotkałem, była jakby, wydaje mi się, zupełnie inna, jeżeli chodzi o to, co przekazywała i na jakim ja też byłem etapie, bo jakby zaczynałem od samego początku, jakby mówiąc też na przykład właśnie o rodzicach, którzy w ogóle jakby zaszczepili tą gdzieś tam zainteresowanie tą muzyką i skrzypcami. Potem przechodząc przez jakby szkołę podstawową, gdzie miałem też fantastycznego nauczyciela,
który miał z kolei to najgorsze zadanie walczyć z takim gościem, który chce robić wszystko, tylko nie grać na tych skrzypcach, a czasem bardzo chce, ale potem zupełnie nie. Później miałem też w drugim stopniu fantastyczną nauczycielkę, panią Kasię Balas, która no też trafiła na okres tego, jak to się mówi, burzy i naporu. Burzy i naporu w terminologii klasycznej. No i też jakby na tym etapie akademickim, czy właśnie pan Robert Kabara, u którego byłem jakby w klasie na Akademii, czy pan Wiesław Kwaśny, którego nie studiowałem na Akademii, ale wcześniej jeździłem wiele lat na kursy. No od każdej z tych osób wyciągnąłem bardzo dużo i myślę, że nie byłbym sprawiedliwy, gdybym tak kogoś wybrał jednostkowo, bo to naprawdę, ta moja droga też była tak nieregularna, w sensie tak robiłem różne tam zwroty, zostawiałem tą muzykę, wracałem do niej i tak dalej, że myślę, że tutaj całość tego kontekstu gdzieś tam jest istotna. Też nie wiem, czy to będzie sprawiedliwe, bo ja wybrałam sobie z YouTube'a muzykę, która skradła moje serce. Grasz tam ty razem z Jagodą Kudlińską. To jest takie odkrycie wokalne roku. I z Mateuszem Pałką, znanym pianistą. Tak. No, brzmicie perfekcyjnie. Bardzo się cieszę. Posłuchamy? Tak jest. Ten utwór powstał w ramach Partnerstwa dla Muzyki, tak? 2.0 to się... Tak, znaczy utwór nie, sesja. Utwór jest utworem, który Jagoda śpiewa, gra z zespołem Lore. To jest utwór tego zespołu. Ale tak, ta sesja i ten wariant, no bo to oczywiście przygotowaliśmy w tym układzie po raz pierwszy, w takim składzie. Tak, w ramach programu Partnerstwo dla Muzyki. Staszku, pandemia. Pandemia. No, trudny okres dla wszystkich, a dla artystów bardzo. Ale ty się odnalazłeś w tym czasie. Myślę, że tobie to też dobrze zrobiło, bo pracoholik się troszkę zatrzymał. Totalnie tak. To na pewno. Myślę, że bardziej niż bym chciał przyznać nawet mi to pomogło. Nawet pamiętam, że gdzieś tam w kwietniu, kiedy był taki najbardziej etap takiej niepewności, nie wszystko tak pozamykane, smutno, szare i w ogóle, to pamiętam, że wtedy rozmawiałem kiedyś z moją mamą i ona mówiła, że przez telefon rozmawiając mam wrażenie, że jestem dwa razy bardziej skupiony i kontaktowy, niż przed tą pandemią, czyli jakby faktycznie gdzieś tam myślę, że to działa, nie? Ta ilość wątków, która nagle troszeczkę wyhamowuje. No więc to tak, wiadomo, no, trudno powiedzieć, że to jest pozytywna sytuacja, ale niemniej w każdej sytuacji się da znaleźć coś dobrego. Znalazłeś się, pracowałeś, tak. Aranżowałeś, komponowałeś. Tak, totalnie tak. W zasadzie no nie było jakiegoś takiego zatrzymania, jeżeli chodzi o właśnie o pracę nad różnymi projektami, czy wiadomo, no nie było jakby możliwość grania koncertów, była w jakichś tam okresach zamrożona, ale po pierwsze później jakby jednocześnie jakby ten rynek jest tak dynamiczny, że w momencie odblokowania latem natychmiast jakby można było grać znowu i było tych koncertów sporo. Z kolei też jakby rynek się zaadaptował bardzo szybko i teraz jakby już też te granie koncertów jakby transmitowanych online i tak dalej
jakby w takiej fajnej też jakości, nie mówię o jakichś tam sytuacjach chałupniczych, mówiąc brzydko, też bardzo się szybko postawił na nogi, więc to się gdzieś tam szybko dopasowało. A z kolei też, no jakby ja też właśnie, no wiesz, pracując jakby właśnie na dwa fronty, nie? Czyli ten front wykonawczy stricte i ten front kompozytorsko-produkcyjno-aranżacyjny, jakby no miałem dużo takich rzeczy, które właśnie po prostu już były wcześniej zaplanowane i mogłem sobie nad nim pracować. Wręcz myślę, że trochę mnie to nawet można powiedzieć uratowało, bo jakby się gdzieś tam w zamknięciu po prostu miałem na tyle czasu, żeby pewne rzeczy zrobić i udało mi się powyrabiać tam jakieś terminy jesienne. A wiesz, kto się jeszcze najbardziej ucieszył? Ci, z którymi się zamknąłeś, czyli twoja rodzina. No tak, to faktycznie rozmawialiśmy z Olą, że chyba to był ten, nie, że od początku małżeństwa, albo tam małżeństwa, no w ogóle od kiedy jesteśmy razem, to chyba nie było takiej ilości wieczorów wspólnych. No. To poprzez jak dużo jeździsz, koncertujesz, to w domu jesteś gościem. Ale nie, to też nie tak, to też nie tak, znaczy jestem gościem. No to, nie wiem, trudno to powiedzieć, no. Zawsze właśnie to jest jakby pewien dylemat, nie? Jak to określić, kto bardziej jest gościem, ten, kto wyjeżdża na miesiąc i później wraca, czy ten, kto jest cały rok, ale od 18 do 20. Ale mniej intensywnie, tak. Ignacy, starszy twój syn, ma ile, 5 lat? 5,5. 5,5. Wie, że jesteś takim znanym skrzypkiem? Czy on wie? Nie wiem. Ja sam nie wiem, czy ja wiem, że jestem znanym skrzypkiem. Ignacy wie na pewno, że chciałby już śnieg, żeby pojeździć na nartach. To on na pewno wie. I na szczęście chyba jeszcze nie wie też, co by chciał robić, bo dużo szuka. Miał taki etap, że faktycznie non-stop grał na skrzypcach ze mną. To już, ale to właśnie wcześniej. Jak miał takie 2 lata, 2,5, to nie byłem w stanie go oderwać. Poznałem sobie gdzieś moje jakieś tam pierwsze skrzypce. Sam sobie wszystko, w zasadzie nic mu nie pokazywałem, sam tutaj obczaił, jak to trzymać, jak sobie grać. I no, a był taki etap, że po prostu jak ja zaczynałem ćwiczyć, no nie było mowy. On po prostu siadał, grał cały czas. Potem z kolei kiedyś było tak, jak sobie kupiłem jeszcze drugi instrument i sobie ćwiczyłem tam na zmiankę, on zobaczył, że jest ten, mam jeszcze drugi taki fajny, duży, którego akurat nie używam, no to już totalnie, to już było wręcz komiczne, bo on na przykład siedział już tam wieczorem na łóżku, trzymał tę skrzypce tutaj, podpierał sobie nogą, żeby jakoś je utrzymać i już zasypiał, już po prostu spał na tych skrzypcach, ale jak nie dało się mu zabrać, po prostu wpadał w ryk, w amok, nie? No teraz jakby mniej, a wtedy do tego stopnia w ogóle się wtedy wkręcił w ten klimat, że jak graliśmy jakiś taki koncert większy potem na rozstajach na placu Wolnica, taki plenerowy, to on normalnie wyszedł z nami na tą scenę, tam nie wiem, ileś tam tych tysięcy ludzi tam się mieści na placu Wolnica, nie wiem ile, ale sporo. Wyszedł na scenę, zagrał 3 utwory na tych swoich skrzypcach, potem w ogóle nie dał się sprowadzić ze sceny, szedł sam prosto do namiotu z cateringiem, wszystko już wie. To mam już zapisać? Ignacy? Ignacy? Za kilka lat, żeby go zaprosić? No, ja nie wiem, ale on może równie dobrze pójść w stronę sportu, to nie wiem, zobaczymy. Nie, to niech, dawaj mu skrzypeczki jak najczęściej. Ale ja mu daję jak najbardziej. Ale wiesz co, dzieci są takie bardzo naturalne, intuicyjne. On tak mówi na przykład, jak grasz przy nim, że mu się coś podoba albo nie podoba. Tak. Mówi, jakich chce słuchać muzyki? Totalnie tak. Nawet pamiętam, i to jest czasem zaskakujące, bo też jakby dorośli mają często, znaczy dorośli, ja też chyba jestem dorosły, nie wiem, ale w zasadzie może to my bardziej, mamy taką tendencję, żeby tak często jakby nam się wydaje, że wiemy, nie? Wiemy, co dziecko wybierze, co ten, a to jest w ogóle nic bardziej mylnego. Na przykład pamiętam, że właśnie kiedyś, to młodszy akurat chyba wtedy miał Felek, nie wiem ile miał lat, może ze 3 czy 3,5. I pytałem go tam, że właśnie, no to włączamy muzykę, to czego byś tam cię chłopaki chcieli posłuchać? I on mówi, a taką płytę, taka jest taka żółto-biała, nie? I ja tak szukam tych płyt, to jest ta żółto-biała płyta. I to był jakiś winyl John Coltrane i Don Cherry. Takie zupełnie free granie, w ogóle bardzo, można by powiedzieć, awangardowe. Ale w ogóle właśnie, dla tego dziecka to nie ma znaczenia. On tej płyty kiedyś posłuchał, mu się spodobała, kropka. Jakby nic więcej, nic mniej, po prostu, nie? No i to jest super. I właśnie ja gdzieś tam szukam takiego podejścia do muzyki. Czyli, bo ja pamiętam z mojego dzieciństwa piosenki Majki Jeżowskiej, czyli twoje dzieci w ogóle nie słuchają takich przebojów dziecięcych. Słuchają przebojów dziecięcych, bardzo wszystkim w ogóle polecam, totalnie taką płytę, która się nazywa Jesz Igor i to jest album, który dostaliśmy przed narodzinami jeszcze Ignacego, właśnie od mojego dobrego przyjaciela Justyna Małdobrego, kontrabasisty zresztą świetnego i producenta. I to jest płyta, którą nagrał perkusista Jerzy Rogiewicz, który jest też w ogóle świetnym kompozytorem swoją drogą. I to jest płyta, która jest rewelacyjna, to znaczy jest to płyta faktycznie z muzyką dla dzieci, ale robioną w sposób też pozbawiony po prostu pewnych obciążeń gatunkowych. Czyli po prostu płyta z super muzyką, którą dzieci naprawdę lubią, ale jest to też po prostu kawał świetnej muzyki. Czy ty należysz do mężczyzn, którzy potrafią zorganizować życie rodzinie, czy jesteś po prostu artystą?
A czy rodzina jakoś musi żyć. Rozumiem, że to słowo artysta tutaj traktujemy tak bardziej w cudzysłowie. W sensie, no tak. Nie, no absolutnie nie. Tym, ponieważ jakby o ile moja żona się nie zajmuje jakby muzyką, to jakby ma trochę podobny tryb pracy jak ja, bo ona prowadzi też po prostu swoje studia. Jest artystą plastyki. Tak. Prowadzi ze swoją przyjaciółką od lat studio projektowe i jakby też działa na własny rachunek. Też sama moderuje sobie ten czas pracy, co jest oczywiście dużym plusem w naszym przypadku, natomiast jednocześnie też mnie zmusza do tego, jakby, że też muszę być bardziej elastyczny i musimy jakoś to faktycznie łączyć. Jest to o wiele, wydaje mi się, zdrowsza sytuacja, no bo to, o czym mówiłaś, ta sytuacja, że ja mógłbym być takim właśnie artystą, mówiąc brzydko, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy poza mną cała reszta jest super uporządkowana, tak? Czyli żona idzie na tą godzinę do pracy, dzieci idą wcześniej do przedszkola, a tutaj jest zupełnie inaczej. Chodzi mi też o to, że jak tata gra, to wszyscy są cichuteńko. Chodzą na palcach, nie, bo tata gra. Ja nawet bym tego nie chciał. Bo to jest jakiś rodzaj izolacji, nie? Rodzaj izolacji i też właśnie jakiegoś budowania dystansu. To absolutnie nie. Poza tym to też wydaje mi się, że w takiej sytuacji mi by było też strasznie łatwo się też gdzieś tam zapędzić za bardzo, nie? Saszku, obraz potrafisz powiesić? Potrafię powiesić. Zrobić omlet, pizzę też i całkiem... No bomba! Tak, gotować całkiem nawet. Nie? A wstawałeś do dzieci w nocy? Tak, no pewnie. Umiesz przewinąć dziecko? No raczej, że umiem, no nie wiem. Tak samo jak prowadzić samochód też umiem. Całkiem no to, nie, o to bym nie zapytała. Ale czemu? A znam tylu gości, co nie umieją prowadzić samochodu bardzo dobrze. Nawet bardzo źle prowadzą, nie? I wiele kobiet, które też kiepsko się zajmują dziećmi, jakby to nie ma reguł. I to się wydaje, że to nie jest zapisane w genach, co umiemy robić, nie? Brawo, no, brawo. Tak mi się wydaje. A kto rządzi w domu? No dzieci oczywiście. Okay. Twoja żona, wy współpracujecie ze sobą, bo ona robi grafiki na twoje okładki do płyt, jest artystą plastykiem. Zrealizowaliście taki wspólny projekt. Tak. Ty grasz, a twoja żona Ola maluje. Tak jest. A my zobaczymy. Patrzyłeś na ten materiał z takim rozrzewnieniem? Tak wygląda życie w domu? No nie. No trochę nie, bo nie ma dzieci. Tak jest.
No. Czy dla ciebie rodzina jest najważniejsza? Tak, no pewnie, że tak. Czy gdybyś nie miał takiej rodziny wspierającej, wspaniałych synów, żony, czy myślisz, że też odnosiłbyś takie sukcesy? Nie, na pewno nie. No, a dlaczego? Co ci daje rodzina? Jak ona uzupełnia ten twój świat? Czy, no nie jestem w stanie tego, wiesz, określić jakby tak w jakiejś konstrukcji, ale jeżeli chodzi o zasadę, to wydaje mi się, że to jest tak, jak na przykład ilekroć pisząc na przykład jakąś muzykę, czy robiąc jakieś aranże, czy w ogóle coś tam generując muzycznie, napotykam na taki blok twórczy, że po prostu siadałem i no nie mogę dalej, nic, nie wiem, po prostu co zrobię, wszystko złe, nic. Zawsze się okazywało po jakimś tam sprawdzeniu tematu, że po prostu w tym okresie jakimś tam tygodnia, dwóch zdecydowanie za mało słucham muzyki, tylko ciągle ją robię. Prosta sprawa. Potem wracałem do słuchania muzyki różnej, różnych starych rzeczy, nowych i tak dalej. I tak o, wszystko. Po prostu jakby prosta rzecz, nie? Trzeba coś wziąć, żeby coś oddać. I wydaje mi się, że o ile to jest prosta sytuacja muzyka, a muzyka, no to rodzina i generalnie życie, nasze doświadczenia działają w ten sam sposób, tylko tak 100 razy bardziej. To pamiętam, jest taki cytat, tylko oczywiście zawsze to mówię, w każdej rozmowie i nigdy nie sprawdzę później, kto to powiedział, bo nie pamiętam wciąż, ale nie pamiętam, czy któryś z pianistów, takich topowych, legendarnych, czy wiolonczelista, nie pamiętam, nie będę strzelał. W każdym razie, że zapytany, ile młoda osoba powinna ćwiczyć na instrumencie, to chodzi oczywiście o jakby przelot klasyczny, nie? Powiedział, że maksymalnie, absolutnie maksymalnie, maksymalną ilością są takie 4 godziny dziennie, absolutnie nic więcej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taka osoba w tym wieku reszty czasu nie poświęca na życie, na obcowanie ze sztuką, na relacje z innymi ludźmi, na w ogóle poznawanie świata, no to ćwiczenie po prostu nie ma sensu, bo ona nie będzie w stanie nic przekazać. Właśnie, dlatego zadałam to pytanie, bo chciałam zapytać o emocje, bo ty twierdzisz, że muzyk gra po coś, a muzyka to jest takie medium do porozumiewania się z ludźmi. Tak. Po co grasz? Jak wychodzisz? Zawsze po coś innego. No nie, no to jakby... Wiem tylko tyle, że jeżeli wychodzę i mam problem z odnalezieniem się i jakby z odnalezieniem się właśnie w tej sytuacji, że właśnie czasem nie wiem od razu tego, znaczy nie czuję jakby tego kontaktu i tak dalej, to stwarza mi bardzo duże problemy. W sensie po prostu czuję wtedy, że to jest takie 30% tego, co mógłbym dać z siebie, nie? Muzycznie, pod każdym względem. To rzutuje na technikę, na wszystko. Po co gram generalnie? No tylko i wyłącznie o czym mówiłaś, nie? Czyli każdorazowo staram się, żeby ta muzyka coś przekazywała, żeby to nie było po prostu jałowe wydawanie z siebie jakichś odgłosów. A przychodzą do ciebie ludzie po koncercie i na przykład dziękują, że przeżyli coś? No jasne, no to się zdarza, myślę zawsze. Na szczęście, jakby wciąż jeszcze, mam nadzieję, że ta pandemia i te dystanse tego nie zmienią, ale jednak ludzie są wciąż bardzo otwarci, nie? I to często jest tak, że nie ma zupełnie reguły. Może być koncert w wielkiej sali, po prostu 1000 osób i nie wiem, i nie będzie takich jakichś interakcji, mimo że koncert jest udany, a może być to super małe miejsce, po prostu bardzo mała grupa osób i podejdzie 10, z których każdy opowie jakąś fajną historię, nie? Czego tam doświadczył, czy skąd się wziął na tym koncercie i co przeżył. Także to jest, no, to jest bardzo, bardzo miła część tej pracy. Proponuję teraz posłuchajmy, jakie są wizje Staszka Słowińskiego.
Kolejny temat wprowadził nam się sam. Płyta Live Visions. Tak. Nagrana w Ajsie Kraków podczas tak. festiwalu Bukowina. Tak jest. Dlaczego zdecydowałeś się na płytę Live? To znaczy... Trudno. Nie zagrażało to twoim wizjom? Nie da się tego powtórzyć. Pewnie, że zagraża. No nie da się powtórzyć, ale trochę w tym formacie nie bardzo widziałem sens jakoś podchodzić do tego inaczej. Raz, że była taka możliwość, żeby zapremierować w Ajsie ten materiał i to jeszcze w takim fajnym składzie, więc jakby zupełnie nawet się nie zastanawiałem nad tym, czy powtarzać sytuację studyjnie i tak dalej, bo to nie miałoby chyba większego sensu. Zresztą tak nawet patrząc, bo to już jakiś czas minął od nagrania tej płyty i że gdzieś tam nabrałem jakiegoś dystansu, najmniej można nabrać do swojej muzyki dystansu, że wydaje mi się, że to właśnie był bardzo dobry wybór, bo gdzieś tam zawsze jest tak, że jak materiał jest świeży, a tym bardziej taki jednak duży, bo to jest tam niemal godzina materiału w takiej dużej do dużej formie, że jak materiał jest świeży, to po prostu wydaje mi się, że jednak ta koncertowa energia bardzo dużo wtedy bardzo go gdzieś tam podnosi, bo myślę, że na pewno wtedy na przykład gdybyśmy chcieli powtórzyć i zrobić nagranie studyjnie, na pewno by się nie udało uzyskać takiego świeżości. Tak, takiej świeżości. No. Powiedziałeś, zagrałem w fajnym składzie. W jakim składzie? Przedstaw swoich muzyków. Absolutnie, z przyjemnością. W Ajsie graliśmy wtedy ze Zbyszkiem Szwajdychem na trąbce i flygelhornie, Martą Wajdzik na saksofonach i na flecie, Szymkiem Miką na gitarze, Kubą Puszkiem na fortepianie, Justynem Małodobrym na kontrabasie i Dawidem Fortuną na perkusji. No i oczywiście z orkiestrą AUXO pod batutą Marka Mosia. Ale podobno na jakimś koncercie promującym tę płytę było 110 osób na scenie, bo jeszcze chór, tak. orkiestra symfoniczna, dwa zestawy, tak. To był koncert, to była inauguracja trasy promującej ten album. To był koncert na festiwalu Slotart. To jest festiwal, który się odbywa pod Wrocławiem w takim bardzo, bardzo uroczym miejscu. To jest taki kompleks pocysterski, jeśli dobrze pamiętam. Tak, pocysterski chyba. No i ten koncert był tam jakby, to było chyba zamknięcie festiwalu albo przedostatni dzień. W każdym razie tam jest taka specjalna scena w starej opuszczonej katedrze. I te koncerty zawsze są w środku nocy, tak o północy się zaczynają i faktycznie no niesamowite przeżycie, bo to była jakby orkiestra i chór festiwalowa. No i faktycznie było tych osób tam chyba ze 110 na tej scenie. Katedra cała też wypełniona ludźmi, więc niesamowite przeżycie. No i też strasznie, strasznie takie dla mnie wymagające, bo jednak zebrać gdzieś taką ilość osób, tym bardziej, że ja też prowadziłem tą orkiestrę, nie było jakby dyrygenta osobno, więc musiałem jakoś też dzielić tą uwagę, nagranie i prowadzenie tej orkiestry. Bardzo fajne doznanie i dobitnie pokazuje to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, w sensie, że jakby pewien rodzaj emocji jest, czy naładowania energetycznego jest po prostu niemożliwy, jak się gra samemu czy w duecie. A że faktycznie jakby ta ilość ludzi, o ile oczywiście oni są zaangażowani w to, co robią, ale zakładamy, że są, to po prostu jakby no, to jest nie do zasymulowania w żaden inny sposób. To wtedy tak no, poczułem dobitnie. Ja ci życzę takich tras, ogromnych koncertów, ale jak zamkniesz oczy, nie ma już pandemii, już nas nie gnębi wirus. Tak. Gdzie chciałbyś pojechać z koncertem? Z koncertem? Mhm. Gdzieś, gdzie byłem, czy gdzie jeszcze nie byłem? A to gdzie chciałbyś? Pytanie brzmiało. Nie wiem, powiem ci, że w sumie mamy to szczęście, że już byliśmy w bardzo dużej ilości miejsc i gdzieś tam, ale perspektywa postpandemiczna moja jest bardziej taka, że chyba bardziej niż wcześniej po prostu dla mnie jest teraz frajdą wielką granie koncertów, a mniejsze znaczenie zaczęło mieć teraz jakby to, gdzie one są, bo raz, że właśnie. Ta przerwa, dwa, że naprawdę no, pozwiedzaliśmy tych miejsc i po prostu ja jakby wiem też dobrze z doświadczenia, że czasem więcej emocji dostarcza koncert w jakimś małym po prostu miejscu 100 km od domu, niż olbrzymia koncertowa sala po drugiej stronie globu. Oczywiście nie mówię, że to nie jest fajne, to jest świetne i uwielbiam zwiedzać świat w ten sposób i to jest naprawdę rewelacyjna sprawa, ale jakby to nie jest też gdzieś tam ostatecznie najważniejsze. No, ale na pewno faktycznie teraz jest takie uczucie, że jakby... No bo przed tą pandemią jakby cały czas utrzymując gdzieś tam ten pułap, nie wiem, w okolicach tych 100-120 koncertów na rok, który jest jakby dużą ilością, nie? No to ja nie mówię, że przestałem to lubić, bo uwielbiam, ale siłą rzeczy nabiera się pewnego stwardnienia tkanki, nie? To jest tak jak ze słuchem. Rodzimy się z perfekcyjnym słuchem i głuchniemy całe życie. To jakby jest, nie ma wątpliwości. I to, oczywiście to jest troszeczkę podobnie i gdzieś tam faktycznie... Na przykład, pierwsza sytuacja, kiedy się zaczęła ta pandemia i potem był pierwszy koncert, po tam nie wiem, jakim czasie to był, że
grałem w duecie z Frankiem Raczkowskim wtedy koncert i że to była pierwsza sytuacja po jakimś tam dłuższym okresie, że zagrałem z kimś, nie? Że nie ćwiczyłem w domu, nie grałem coś tam sobie sam, tylko z kimś. I pamiętam, że to było wtedy takie doświadczenie, którego w ogóle no, nie pamiętałem, no bo wcześniej nigdy w życiu nie miałem takiego okresu, żeby przez właśnie, nie wiem, 30 dni czy te 40 siedzieć samemu z instrumentem, nie grać z nikim, nie? Więc to myślę, że duże odświeżenie. To wiesz, ja Ci życzę bardzo, bardzo koncertowego 2021 roku. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zagrasz nam coś na zakończenie? Z przyjemnością. Co nam zagrasz? Zróbmy klamrę i nawiążmy też trochę koncepcyjnie do tego, o czym rozmawialiśmy. I do tego jakby... Czym ta muzyka jest, tak? I zagram utwór, który już się dzisiaj pojawił, czyli Soul. Ale myślę, że... Znaczy ja mam wrażenie, że to też jest Twój ulubiony utwór? Myślę, że z tej płyty tak, to jest mój ulubiony utwór i na pewno taki, który gdzieś tam chodzi za mną od dłuższego czasu. A no ciekawe właśnie w takiej muzyce jest to, że mimo, że operujemy tym samym tematem, tą samą bazą, to za każdym razem zupełnie gdzieś może nas w inne rejony zaprowadzić. Inaczej brzmi. Tak. Słuchamy. Dziękuję. Dzięki.